Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Magazolec, a ja witam was w kolejnym vlogu, to już będzie następny z kolei. Ze mną Brączkowski, Eugeniusz. I dzisiaj, jak widzimy, lecimy sobie już po grubości z vlogami. Miał być vlog wczoraj, ale niestety się nie udało. Dziś godzina 7 rano, już jesteśmy w polu. Także bierzemy się za robotę. Ja zakładam GoPro na głowę, żeby było wszystko słychać, bo pewnie podczas pracy, jakby była na siebie, to nie za bardzo. Także co? Będzie nagrywać. Brączek idzie nagrywać, a my bierzemy GoPro na łeb i jedziemy. Dobra, wszystko już na swoim miejscu, więc możemy sobie ruszać. Jak widzicie, Ala gruberek zrobiony, później wyjedziemy, to wam pokażę wszystko. Wczoraj już troszkę robiliśmy, ale plany nam się pozmieniały z tego i niestety nie nagraliśmy nic. Brączkowski chociaż trochę ponagrywa. Mam nadzieję, że się nie będzie pchało, bo jak widzicie, tu pościągane jest. No i tak jak myślałem, się zamknął. Minąć.
środek bym się skręcił gdzieś przeciął. Obyśmy tylko równo pojechali. Akurat chyba trafiłem na bruzdę, wiecie? Bo strasznie mnie kolimie. Oj, tu się będzie pchało, będzie się pchało. O, sąsiad po rybkę widzę robi. Tylko akurat nie dzisiaj, wczoraj musiał robić. No i się pcha, i się pcha, i to po razie. Dobra, teraz się cofniemy. Myślałem, że do tyłu mu spadnie. Dociągnijmy do niego. No nic, później będzie większa robota, jeżeli przyjdzie się to spalić. Troszkę ciężko dzisiaj gadać, bo jednak te obroty silnika są większe niż ostatnio przy innych pracach. Ale i tak mam nadzieję, że będzie mi jak to tak słychać. Więc proszek przyjechał wczoraj. No, plany nam się troszeczkę zmieniły, bo staliśmy o godzinie dopiero 10, jak przyjechaliśmy o 6 nad ranem. No co się pcha? Przyjechaliśmy dopiero około 6 nad ranem. Staliśmy po 10, pojechaliśmy po opalinu do ciągnika robić jakieś małe zakupy. I później pojechaliśmy po pole, jak sami widzicie, porobiliśmy. A później dostaliśmy telefon od pana Krzysia. Tu nie pojedziemy z nim po trawę na Płońsk. No więc czemu nie? Dawno i tak z panem Krzysiem się nie widzieliśmy, bo akurat był obrączka, później żniwa, babko. Tyle tych pracy, nie miałem wtedy pojechać. No to akurat przyjechaliśmy się wczoraj. Pogadaliśmy trochę, pogadaliśmy się na vlogi, także na dniach. Powinniśmy jechać, może nawet dzisiaj jak skończymy to próbować, a pogoda pozwoli. Pojedziemy sobie do pana Krzysia na siew trawy właśnie. Bo tam pożyczył jakiś siewnik talerzowy. Więc będziemy widzieć, jaką buta sobie włączę. Jak widzicie, teraz wszystko jest krótkie, nie ma żadnego zielska, to idzie. No i Brodkowski. No i także nam wczoraj tak dzionek leciał jeszcze wieczorkiem. Powróciliśmy wieczorkiem. Pojechaliśmy do dziewczyn, obejrzeliśmy sobie mecz, jeszcze akurat Polskę gra z USA w siatkę. Troszkę szkoda, że przegraliśmy, no ale nie ma się co dziwić, bo USA jest w świetnej formie. Ale to nie vlog o sporcie, to nie będziemy o tym gadać. Wujek już zrobił też gruberkiem. Teraz nawet drugi raz chyba robi, albo agregatem nawet. Brodzyk się odpierdala, dwa ujęcia nagra i stoi. Tata babca porozciągał. To co jeszcze udało nam się zebrać po babnie, bo wiecie, tak jak tą łyżką nie do końca wygarnęliśmy, bo się już ziemia brała. No tak nam troszeczkę zostało tego, tata wziął to. Przyjechał i rozciągnął. Jeśli chodzi o babno, bo tam niektórzy naprawdę... Czekajcie. Ani nie czytają komentarzy, ani niczego, do czego zachęcam. Bo tam w komentarzach wszystko było napisane. Babno braliśmy z Wino Wrocławia, nie braliśmy z Kielc, z racji tego, że nasi rolnicy testowali już to babno, jeśli to tak mogę nazwać, z Kielc. I niestety nie polecają, bo nie, was nie widzą o tym babnie żadnych jakichkolwiek zmian polepszeń. Tym bardziej, że za łódkę trzeba zapłacić wtedy 2400, a nie 1200, tak jak w moim przypadku było. Bo ja płaciłem 1200, więc że babno to nie jest zła sprawa, bo
transport kosztował 700 zł. Więc niestety jest z tym największy problem. Jest to hasło u nas w Planicy, rozsiewałem już od kilku lat i naprawdę polecają. Mówią, że jakieś tam efekty po tym są. Tam też jeszcze bardzo podobno jest cięższe, troszkę gorzej z rozwalaniem tego. Jak on robi, nie? Przyjechał to nagrywać. Szkoda, że o piątek nie wypaliło, bo pewnie jak teraz, gdyby była już godzina siódma, to byśmy kończyli. Zapierdala ja nie! Także szaliśmy, rozsiewaliśmy, bo to szaliśmy, to tak troszkę źle powiedziałem. Rozsiewaliśmy około 4,5 tony na hektar wyszło. Ponieważ mieliśmy 6 hektarów do rozsiania, ale się nie udało. Troszkę się przypkało. Ale będziemy mieli później roboty. O Jezu! Jest ten najgorszy kawałek pola. Zawsze na dołku ciężko poradzić sobie cielskie, bo tu jak napada, to tu woda trochę stoi. Sami może też to widzicie po tej niestce, która tu jest. Nie, to jest... chyba go inaczej opuścić. Tak się teraz zastanawiam. Strasznie mi się zapycha. Akurat taki kawałek pola kodowo mi się fajnie robiło, fajny vlog by był. Kurwa mać. Nie, tu chyba inny patent jeszcze będzie, jak będę jechał wolniej, to lepiej idzie, zobaczcie. Pomyślał. I kontynuując to wapno, właśnie wyszło nam około 4,5 tony z racji tego, że udało nam się 5 hektarów tym wapnem rozsiać. Troszkę krzywo mi tam na górce poszło. No i zobaczymy, czy jak pojadę wolniej, coś to da, bo teraz zielsko jest masakryczne tutaj w tym miejscu. Troszkę się przypkało. Ale i tak lepiej niż wcześniej, także no jakiś patent mamy na to. Dobra, gitara się ma. No i czemu się pytaliście, nie ładowaliśmy łopatami, jak to niektórzy by chcieli ładować? Czy też nie chcieliśmy nikogo z turem, po prostu każdy miał teraz robotę w polu i też nie ma co się kogo prosić. Jak można sobie to zrobić samemu? A to czy zrobimy to 3 godziny szybciej, czy później, nie miało znaczenia. Bo mieliśmy czas i tak na razie nie było co robić, ciekawe dopiero na pół. A ten obrocznik wytrącił mnie z równowagi. Ciekawe na pługa, pogruberować miałem tylko 3 hektary. Także i tak wiedziałem, że zdążę.
jedna prawa graczka, a ona musi być za blisko tej dużej. Bo mam na bokach takie przy kołach dwie duże, to zaraz wyjdziemy sobie, to wam je pokażę. Tam ogólnie nas strasznie kurzy, mam nadzieję, że nie przyjdzie padaka. Bo nie chciałbym, żeby ten tydzień, w którym jest prączek, wyglądał tak, jak właśnie gdy byłem miał u niego. Nic nie nagraliśmy, oprócz jednego czy tam dwóch vlogów, bo przy niej i tak przyszło podanie później. O, zając zapierdala. I mamy nadzieję, naprawdę mamy dużo planów w tym tygodniu do nagrania. I mam nadzieję, że chociaż większość z nich uda nam się spełnić. Bo jednak te vlogi lubicie, fajnie się to ogląda, ma dużą oglądalność. Ogólnie myślę też o nowych seriach na kanale, właśnie tym kanale, co teraz oglądacie, z GoPro. Pomyślałem sobie coś takiego, że na przykład przyczepiałbym kamerkę w kabinie, w różnych miejscach, na przykład na maszynie, z którą pracuję. I też na przykład samych dźwięków maszyn, tak jak już to ostatnio było, to tacie GoPro na głowę założyłem, albo teraz babka. Wiecie, bez większej tam gadki, tak jak teraz mamy vloga, gdzie sobie troszeczkę rozmawiamy. A tamte serie właśnie były bez rozmawiania, to po prostu dźwięku maszyn i normalnej pracy. Ja czekam na wasze komentarze, jakby można było to w kreatywny, fajny sposób zrobić, żeby to fajnie oglądało, było miłe dla oka. No i żeby było dawa, żebyście widzieli jak najwięcej. Także czekam na wasze propozycje w komentarzach. Trochę sobie podnosimy. Ja później na razie nagrywam vloga, to nagrywam. Ja później sobie przyspieszę, jak już zdejmę GoPro, z racji tego, żeby chyba mi nie było w ogóle słychać. Cofniemy zrobić ten kawałek, bo tu się przypnało z jednego. Czy sąsiad już jak dawno podrywkę zrobił, to i jakie zboże mu wyszło. Czyste po bidonie.
jedna cały czas mi się przyczyka. Czy mnie zamiar kółka odjąć? Dobra, udało mi się to rozciągnąć. Naprawdę księty są opierdala. Ale dobrze, chociaż jest to ktoś mi nagrał, bo tak to musiałbym dacie pewnie zarzucić tą robotę. A jak nie, to po prostu tylko na taki właśnie klap z głowy. Mówię, prawdopodobnie będą dwa filmy, jeśli Wrączek trochę nagra. Ponieważ nie będę łączył podorywki wraz z gruparowaniem, bo Wrączek tak zrobi. Z dwóch akcji zrobi jeden film, ja zrobię dwa filmy, bo tamten film właśnie chcę, żeby był tylko dla firmy z długiem. Dawaj Grażyna, nie zapychaj się, no. Ja jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie z tym pługiem za tętę. Ponieważ jest robiony specjalnie dla mnie na podorywkę. Jest zmiany, jeszcze kąt talerzy. Też do tego jeszcze będę miał przedpuszki. I zajebany agregat, kurwa, w Zielsku. Raczej się denerwuje, bo robił zdjęcie. Teraz wyjdziemy, to mam pokój.
pokażę, jak wygląda gruberek. A jak gruberek. Prędzej mi się zgubił na polu. O, prawilne laczki oczywiście. O, jak sami widzicie, udało nam się takie coś zrobić. Tutaj za kołami idą takie dość większe graczki, które udało nam się znaleźć, jak nas sprzątaliśmy ostatnio w garażu na kombajn. A tutaj tacie z resora udało się takie coś wyspawać. Jak były poodginane, to się już tak totalnie zapychało, no bo niestety wiecie, ale to w ziemię za bardzo nie wchodzi. Tak tata już graczki, jak mógł, to powyginał je, wiecie, tak bardziej, wiecie, bo były tak na początku, to już w ogóle wtedy się rozchodziło, a później wygiął troszeczkę w tą stronę do góry. No i jak sami widzicie, jakoś idzie, jak nie ma sielska, jest samo ściernisko, to idzie naprawdę zajebiście, bo koło domu robiłem i nic mi się tam praktycznie, że nie pchało. Także no szkoda, że dzisiaj tak wyszło. Oponki do ciążenia, oponki z wózków widłowych, całe lane, także ciężar jest. A co, my, ja nie wiem ile mamy czasu, dlatego też jeszcze pojedziemy sobie z jedno okrążenie. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie teraz. Mogłem troszkę inaczej na śrubie go skręcić, ale... Nawet jak tam głębiej, to i tak mi to nic nie da. Jadę teraz troszeczkę na tej stronie jeszcze, bo następny przejazd to jest gruzda dwuletnia. I wolę w tej gruzie zjeździć, bo tak to będzie tu wyżej, niżej i wtedy do końca mi gruberek nie wejdzie, a tak to jeszcze tu trochę tam załapię. O kurde. Samej jedzie jakiś. A to sąsiad chyba. Daleka jeszcze nie poznaje. Wy raczej też pewnie nie będziecie tego widzieć. Tak, same je wiadomo. Fajna maszynka. O! Następny pomny popierdalać. Ale wyjebał. Ściernego się trafiło. Ale przeszedł, no i jak widzicie, nawet jak ściernisko było duże, ale nie było w pasku. Nie wiem, ale co roku jest najgorszy kawałek. Nie mam pojęcia, czego tak jest. Dlatego w tym roku idzie obornik. Zarobicie wapno. Może to coś da. Pasku dużo, bo w tym roku w ogóle Lancet nie pomógł nic. Tyle oprysku poszło i nic to nie dało. No i teraz chyba jeden z gorszych przejazdów będzie. Nie, następny jeszcze, bo tego Zielska jest naprawdę sporo już. Na bałku jeszcze folię mi z cmentarza przywiało. Jak wiecie, to przez drogę jest cmentarz.
go niestety, ale nie rozciągnę. Musieliśmy mu to wystawić. Dobra kochani, także co ja wam będę tu znowu lał dalej. Robota niestety idzie jak idzie. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego vloga, bo już następnie będzie na pewno z prądem. Prączek nawet do mnie już tam leci. Jak jadę wolno, to mi się nie pcha. Ej, faktycznie się nie zapchało, ja pierdolę. Dobra, także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcinka, kochani. Także na razie zostawcie łapeczkę w górę, subujcie, komentujcie. Na razie ja pierdzielę same jem tu będzie robił. Dobra, trudno. To na razie trzymajcie się, cześć.